Witam serdecznie w następnej lekcji. Teraz jeszcze sobie trochę porozmawiamy o argumentach. To co ostatnio mieliśmy, to podawałem wszystkie wzory i tak dalej, także jeżeli nie znasz tych wzorów, no to zapraszam do poprzedniej lekcji, a dzisiaj już jedziemy dalej. To czego nie powiedziałem ostatnio, to jeszcze jest ważna rzecz, że argument zera jest niezdefiniowany. Nie wiem ile jest argument zera, dlatego że jak narysuję sobie osie, no to 0, jak zaznaczę liczbę 0 na płaszczyźnie liczb zespolonych, no to nie wiem jaki będzie kąt, no bo tutaj jak narysuję, no to mogę narysować linię jakąś, a tutaj no nie bardzo, prawda? Dlatego mówimy, że argument 0 jest niezdefiniowany, nie mogę go określić. No to tak po prostu jeszcze, jakbyś się kiedyś miał na coś takiego natknąć. Teraz pokażę jeszcze jedno takie małe zadanko z argumentem właśnie. Mamy tak. Mówią nam znajdź argument, jak widzisz, z dużej, czyli chcą ten pierwotny argument, to się mówi pryncypalny, nie wiem czy tak się mówi, nie chcę cię wprowadzić w błąd. Po prostu ten, który zawiera się minus pi a pi. Znajdź argument z z kwadrat przez w sześcian i podają nam z i w. Z jest równe 1 minus i, a w jest równe minus pierwiastek z 3 plus i. I teraz tak, no to szukamy. Najpierw muszę sobie policzyć, muszę to najpierw rozbić. Tylko że nie będę teraz pisał argumentu z dużej, tylko z małej. I potem sobie, jeżeli będzie taka potrzeba, a jak znam życie, to będzie, będę musiał wrócić i policzyć dla argumentu tego pierwotnego. No czyli liczę z kwadrat równa się. Dlatego zawsze wzory działają, dlatego z małej litery, dlatego z dużej niekoniecznie, dlatego zawsze lepiej działać na małej i najwyżej sobie potem wrócimy. To rozbijam to. To jest argument z z kwadrat minus argument z w sześcian, prawda? No i teraz mam drugi wzór, który mówi mi, że jeżeli mam z do kwadratu, to mogę to dalej w tej chwili przekształcić. I to jest argument z razy z, czyli argument z plus argument z, czyli innymi słowy 2 razy argument z. Także już teraz bardziej mam to na czysto. Tutaj robię to samo, robię to minus 3 argumenty z w. Minus 3 argumenty z w. No dobrze. No i co teraz tutaj dalej mam? Muszę teraz policzyć, przyszedł ten moment, kiedy muszę policzyć już argument dla z i argument dla w. Co tutaj teraz będę robił? Narysuję sobie schemat Arganda. Zaraz sobie wyjmę tylko osia. Proszę bardzo, tu mamy część urojoną z i w, a tu mamy część rzeczywistą z i w. No dobra. Jaki mieliśmy z na początku? Spójrzmy, zerknijmy. Z było 1 minus i, więc na osi liczb rzeczywistych tu mam 1, a mamy minus i, czyli i jest na minusie, czyli mamy minus 1 na liczbach urojonych. I on wygląda w ten sposób. W ten sposób wygląda nasza liczba z, to jest liczba z. I jaki jest kąt w tej chwili z dodatnią osią rzeczywistych? No ten kąt zaraz sobie policzymy. Tu mam taki trójkąt, tu jest długość 1, tu jest długość 1 i to jest tangens, jak widzisz, w czwartej ćwiartce, więc będzie kąt ze znakiem ujemnym. Tangens tej tutaj, tej tety, tangens tej tety jest równy minus, dlatego że jesteśmy tutaj w tej ćwiartce, minus 1, zresztą widać, że jesteśmy tutaj już na kątach ujemnych, bo tak jakby się w lewo cofnęliśmy przez 1, czyli minus 1. Jak sobie teraz spytamy się, ile jest arcus tangens z minus 1, arcus tangens, tangensa omawiałem w trigonometrii, no arcus tangens z minus 1 to jest minus 45 stopni. To jest to samo co minus arcus tangens z 1, a tangens jest równy 45 stopni właśnie. Tangens jest równy 1 dla 45 stopni, więc tu piszę z minusem. Więc znam już argument z. Argument z to minus 45 stopni. Teraz zrobię to samo dla, może innym kolorem, żeby się nie pomyliło, jakim byśmy tam chcieli. Czerwone. Zrobimy sobie teraz W.
Patrzmy. W było minus pierwiastek z 3 plus i. Czyli w jest tutaj. Tu jest minus pierwiastek z 3, a i jest tutaj dodatnie, czyli jest 1. Czyli moja liczba w jest tu. Narysuję ją sobie w ten sposób. Tu jest w. No w będzie ile? Jak tutaj sobie zobaczę na ten kąt tutaj. Teraz tego szukam, nazwę go tym razem alfą. Narysuję sobie tutaj ten trójkąt, żeby mieć jeszcze do czego odwołać. Jak widzimy tutaj będę miał tutaj długość jest 1, tutaj jest minus pierwiastek z 3. Wtedy policzę sobie ten kąt, ten mały, nazwę go na razie beton. Jak widzisz, muszę najpierw się posłużyć tym małym kątem, żeby potem się odwołać do tego, co tutaj mam. No dobra, tutaj mam 1, tutaj mam na dole pierwiastek z 3, więc wiem, że tangens z tej bety małej, no bo muszę mieć się do czego odwołać, żeby policzyć ten kąt duży. Tangens z bety jest równy ile? Tu jest długość 1, tu jest długość pierwiastek z 3. 1 do pierwiastka z 3, tangens beta to jest 1 do pierwiastka z 3 i on jest równy, no arcus tangens z bety, kiedy on jest 1 pierwiastek z 3, no to wiem, że beta jest równy 30 stopni. Tak, to sobie po prostu arcus tangens policzyłem z 1 przez pierwiastek z 3, czyli beta jest równe stopni 30, ale chcę znać cały ten kąt alfa, czyli od 180 stopni, jak widzisz na tym rysunku, tu jest 180, jakbym tutaj domknął jest 180 i wtedy alfa byłoby 180, ale muszę od tego jeszcze odjąć tę małą tutaj betkę. Czyli moje alfa ostatecznie, alfa jest równe 180 stopni, tutaj, minus ta beta, minus beta, żebym miał ten kąt tutaj zawarty między tą częścią osi rzeczywistych, a moją liczbą zespoloną w. Beta jest 30 stopni, więc alfa, czyli mój kąt, który chcę znać, który jest argumentem w, ten kąt jest równy 150. No dobra, czyli to właśnie policzyłem sobie tutaj te kąty. Wszystko jest bardzo ładnie. Co teraz zrobię? Teraz wstawiam te kąty. Te kąty są właśnie argumentami. Jak mówiłem, argumenty to kąty. Tu mam argument z policzony. Argument z jest równy minus 45 stopni, a to jest argument w, czyli 150 stopni. Teraz sobie to wstawiam. Dwa argumenty z. Argument z to minus 45 stopni, czyli 2 razy minus 45 stopni. Minus 3 razy argument w. Argument w to 150 stopni, czyli mam 3 razy 150 stopni. Kiedy dalej to będę liczył, to wychodzę na minus 90 stopni, minus 450 stopni, co całościowo mi daje minus 540 stopni. Taki kąt. I jak widzisz, to jest dokładnie to, co mówiłem. To nie jest kąt ten pierwotny. On nie leży od minus pi do pi. On nie leży od minus pi do pi. A my musimy policzyć, jak widzisz, argument z dłużej tego. Więc nie mogę tego zostawić w ten sposób. Nie mogę tego zostawić w ten sposób, dlatego że to nie jest kąt z dłużej argument. To nie jest ten kąt podstawowy. Od minus pi do pi. Co robię więc w takiej sytuacji? W takiej sytuacji sobie rysuję jeszcze jeden raz osie. I w tej chwili już nie działam, jakby nie będę rysował tych liczb, tylko będę działał jakby na obrotach i tych ćwiartkach właśnie teraz sobie to wszystko przypomnimy. Minus 540 stopni. Kąt jest ujemny, co oznacza, że obracałem się w lewo. Więc obracam się. Teraz mam 0. Obracam się. Minus 90. Minus 180. Minus 270. Minus 360. Minus 450. Minus 540. Tu jestem. W tym miejscu. Tutaj jest ten kąt. Minus 540. No ale teraz o który się kąt pytamy? O ten tutaj zawarty, czy o ten tutaj? Bo jesteśmy w tej chwili w miejscu albo 180 stopni, albo minus 180 stopni, zależnie od tego, w którą stronę byśmy się obracali od tego tutaj miejsca. Czyli pytanie, ten kąt minus 180 stopni, czy ten kąt 180 stopni? 180 stopni. Teraz sobie przypomnimy definicję w takim razie, że kąt, nasz argument,
argument z musi leżeć od minus pi do pi, z tym, że do pi włącznie i bez minus pi. Właśnie po to jest określone to tak, żeby uniknąć takich nieporozumień, jak mamy w tej sytuacji. Jak widzisz, nie możemy wybrać minus pi, dlatego że minus pi nie byłoby już tym argumentem podstawowym, tym wypisanym z dużej litery, dlatego bierzemy opcję pi, czyli ten kąt, który jest zaznaczony na niebiesko. No więc ostatecznie wychodzimy na to, że argument z z kwadrat przez w sześcian, jeszcze raz do dołu, argument z z kwadrat przez w sześcian jest równy 180 stopni. 180 stopni. Takie zadanie, trochę długie. Co tutaj w ogóle dzisiaj zrobiliśmy? Zobacz. Pierwsza rzecz, jeżeli mamy takie zadanie. Mam podane z, mam podane w. Używam praw. I prawa działają dla argumentów, pamiętaj, zawsze na małych. Więc zamieniam sobie ten argument na mały argument. Zawsze w tę stronę mogę sobie to dowolnie pozamieniać. W drugą jest już troszeczkę gorzej. I teraz tak. Z kwadrat przez w sześcian to jest... tak jak dzielę, to mogę to rozbić na odejmowanie dwóch argumentów. Teraz korzystałem tutaj z metody do potęgi. Jak mam z kwadrat, to mogę sobie tę dwójkę wyciągnąć tutaj przed argument, tak samo tą trójkę. To już tłumaczyłem wcześniej. I wyszedłem na coś takiego ostatecznie. Muszę policzyć argument z, więc i argument w. Przywołuję sobie liczbę z i liczbę w. Rysuję sobie je na diagramie Angarda. I jak widzisz, tutaj mam z, tutaj mam w. Muszę dokładnie zobaczyć, jaki to jest kąt, jak to najwygodniej po prostu policzyć. Tutaj ten kąt jest teta, dlatego że obracaliśmy się w lewo, dlatego właśnie jest ujemny. A tutaj ten kąt jest, policzyłem go sobie tak jakby na dwa machy. Najpierw policzyłem kąt beta, ile jest, a potem odjąłem od 180 kąt alfa. Musisz tak trochę się bawić tym, żeby potem to móc posprawdzać. Tutaj to widzisz, są te kąty odwołujące się do tych naturalnych, właśnie do tych pierwotnych, tak, które muszą być i musi tak zawsze być. I teraz okazało się, że jeżeli pomnożę dwa razy argument z jest kątem, więc pomnożyłem dwa razy minus 45 stopni, dwa razy minus 45 było minus 90, pomnożyłem 150 razy 3, tylko że z minusem, i wyszło minus 450, otrzymaliśmy kąt minus 540. I to, co teraz jest ważne, nie możemy tego dać jako odpowiedź, bo argument pisany z dużej oczekuje od nas odpowiedzi w zakresie minus pi do pi, czyli od minus 180 do 180 włącznie, a to nie leży na pewno w takim przedziale. Co robimy? Rysujemy wtedy nasze ćwiartki, tak jak tutaj są właśnie, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Chodzi o to, że po prostu się obracamy i obróciliśmy się jeden cały obrót i jeszcze kawałek, dochodząc ostatecznie do tego punktu. I normalnie byśmy już wiedzieli dokładnie, ile jest, bo byśmy sobie po prostu, na przykład jeżeli byśmy wyskoczyli gdzieś tutaj, załóżmy tu, w tym miejscu, no to bym dokładnie wiedział, ile jest stąd dotąd, bym sobie to określił przez odjęcie od 180, albo dodałbym sobie, coś bym tutaj wykombinował, ale stanęliśmy w takiej trochę dwuznacznej pozycji, bo stanęliśmy właśnie na 180 i na minus 180, bo to ta sama wartość jest tutaj właśnie, tu jest minus pi i pi w tym miejscu, na osi liczb rzeczywistych jestem. To mam z tej strony 0, a z tej strony mam 180 minus 180, zależnie od tego, czy tak jak tutaj, widzisz, to jest tutaj obracałem się w lewo, a tutaj obracałem się w prawo. I w tym miejscu się jakby zbiegły te dwie, 180 i minus 180. I wybraliśmy 180, dlatego że argument z pisany z dużej litery ma taki przedział, właśnie sobie teraz przypomnieliśmy jego definicję, on musi być od minus pi, ale bez minus pi do pi włącznie. I o tym należy wszystkim pamiętać, kiedy zajmujemy się argumentami liczb zespolonych. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.